Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję największego z tegorocznych pikseli, Pixela 9 Pro XL. XL, no jak widzicie, extra large, ale czy on jest taki extra large? Jest to smartfon dosyć spory, ale jak widzicie, w mojej łapce pasuje idealnie. O stylizacji nowego Pixela można rozprawiać długo i namiętnie. Jednym się podoba, innym nie, ale jednego odmówić jej nie można. Jest unikalna, oryginalna, jest jakaś. Jest oczywiście szczelność w klasie IP68. Jak widzicie, przypadł mi w udziale smartfon w kolorze jasnoszarym. Bardzo mi się podoba. Dla mnie ta stylizacja przemawia, podoba mi się, a przede wszystkim telefon odłożony na płaskiej powierzchni nie kiwa mi się, bowiem aparat zajmuje prawie całą szerokość obudowy, chociaż oczywiście, jak widzicie, pokaźnie dosyć wystaje. Ale to fajnie, bo kiedy położymy telefon na płasko, to on nam się trochę nachyla w naszą stronę, dzięki czemu na przykład łatwiej zerknąć nam na powiadomienia. Obudowa oczywiście wykonana jest na miarę klasy premium. Jak widzicie, jest śliczna, połyskliwa i bardzo łatwo brudząca się rameczka. Tył jest płaski, matowy i jak widzicie, akurat specjalnie tył się nie brudzi, może poza oprawką fotograficzną. No a z przodu mamy bardzo fajniutki wyświetlacz. Ale o nim za chwilę, bo najpierw o małej wpadce, jaka przytrafiła się Google w dziedzinie ergonomii. Popatrzcie na rozmieszczenie przycisków. Głośność, tu gdzie zazwyczaj mamy włącznik, a włącznik tam, gdzie zazwyczaj mamy klawisz podgłaśniania. Nonsens. Niewygodne, wymagające bardzo długiego przyzwyczajenia się, kompletnie nieergonomiczne, bowiem chcąc odblokować telefon, zmieniam głośność, a chcąc zmienić głośność, blokuję sobie smartfon. I za Chiny ludowe nie mogę się do tego jeszcze przyzwyczaić, chociaż smartfona używam już dobrze ponad miesiąc. Ale cała reszta jest już jak najbardziej ergonomiczna. Czytnik linii papilarnych położony w idealnym miejscu, działający idealnie. Rozpoznawanie pyśka również działa tak jak należy. Pod tym względem akurat Google zrobiło dobrą robotę. Dobrą robotę zrobili również względem wyświetlacza. To jest oczywiście OLED-owa matryca z technologią LTPO, odświeżaniem od 1 do 120 Hz i rozdzielczością 1344 na 2992 piksele. Zapowiada się dobrze, a w praktyce jest jeszcze lepiej. Ekran jest bardzo jasny, doskonale spisuje się w słoneczne dni w jasnym oświetleniu, ale również w nocy nie męczy. Bardzo skuteczna i szybka regulacja jasności. Jak widzicie, jest Always On Display i do wyświetlacza nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. To jeden z najlepszych wyświetlaczy na rynku, ale przy to ma chyba tylko Galaxy S24 Ultra. Ekran ma oczywiście certyfikację HDR10+, ma również certyfikat Widevine L1, ale co ciekawe, nie ma Dolby Vision, a paleta kolorów jest 8-bitowa zamiast 10- czy 12-bitowa. Ale komu to przeszkadza? Facetom na pewno nie, bo faceci i tak widzą w 16 kolorach, prawda? A jak dla mnie, najważniejszym parametrem wyświetlacza jest jego jasność i to, jak spisuje się na powietrzu, a ten spisuje się doskonale. Oczywiście w oprogramowaniu mamy pełen zakres regulacji ekranu, czy to jeżeli chodzi o tonację kolorów, czy odświeżanie, czy nawet rozdzielczość. Mamy też tryb nocny, mamy tryb monochromatyczny, mamy również tryb współpracy ze szkłami ochronnymi. Mamy również automatyczną regulację czułości dotyku, gdyby ktoś chciał z tego korzystać. Zatem jeżeli chodzi o wyświetlacz, myślę, że zostaliśmy tutaj całkiem dobrze dopieszczeni. Jeżeli chodzi o stronę łącznościową, niczego nam tu też nie braknie. Mamy oczywiście 5G, mamy też oczywiście Dual SIM, ale w układzie Nano SIM plus eSIM. Mamy też nowoczesne Wi-Fi 7. Jest oczywiście NFC, Bluetooth 5.3, oczywiście z Ultra Wideband, a port USB wspiera standard 3.2. Czyli wszystko, czego potrzebujemy, jest tutaj na pokładzie. A jeżeli chodzi o jakość połączeń, no jest po prostu świetna. Czego się spodziewaliście? Są też, rzecz jasna, głośniki stereo, ale niestety asymetryczne. Jeden na dole, drugi ten słuchawkowy. I ta asymetria nie jest tu jakoś straszliwie wyczuwalna, ale jednak jest słyszalna. I zawsze lepiej by było, gdyby tutaj był drugi głośnik taki normalny, nie ten słuchawkowy. Mimo wszystko głośniki grają dosyć dobrze. Niestety nie powiem, aby były to najlepsze głośniki, jakie mamy na rynku w smartfonie. Te są całkiem dobre, ale do ideału jednak trochę zabrakło. Ale na pocieszenie dla tych, którzy używają słuchawek bezprzewodowych, jest tu wsparcie dla kodeka aptX HD. Jest też oczywiście LDAC i starsze standardy SBC i AAC, ale to wiadomo, to w zasadzie praktycznie każdy smartfon już ma. Jest dobrze, oczywiście współpraca z akcesoriami Bluetooth przebiega bez problemu, z punktami dostępowymi Wi-Fi oczywiście też, niestety siódemki jeszcze się nie dorobiłem, więc nie mogłem tego sprawdzić, no niemniej jest trochę na wyrost tutaj w tym smartfonie Wi-Fi 7. Generalnie od strony komunikacyjnej również do niczego nie mogę się doczepiać. Jeżeli chodzi o wydajność tego smartfona, to jest trochę śmiesznie, bo po tensorze G4
4 spodziewamy się naprawdę wiele. A tymczasem dostajemy po prostu przeciętnego flagowca. Wydajność jest oczywiście wysoka. Da się bez problemu na tym smartfonie pograć, ale niestety jest też throttling, jest też zauważalny wzrost temperatury, zatem niestety troszeczkę do szału zabrakło. W stres testach wyraźnie widać spadek wydajności wraz z nagrzewaniem się urządzenia, przy czym stabilność powyżej 60% nadal jest, można powiedzieć, akceptowalna, ale nie najlepsza. No i minusik za pamięci. Najtańsza wersja ma 128 GB pamięci wewnętrznej. Moim zdaniem we flagowcu zdecydowanie za mało. Flagowce powinny się zaczynać od 256, a najlepiej od 512 GB. Tutaj troszeczkę skromnie. Zatem wydajność, no cóż, pozostawia nieco do życzenia i mogłoby tutaj być lepiej, szczególnie jeżeli chodzi o emisję ciepła. To się pojawia, nienadmiernie zaznaczam, ale jednak jest dobrze wyczuwalne na bocznych ściankach telefonu, no ale na szczęście pokrowiec rozwiązuje ten problem. Jak już jesteśmy przy wydajności, to warto wspomnieć słów kilka o akumulatorze. Jest niezły. Bez problemu utrzymuje ten smartfon przy życiu przez 2 doby, co jest moim zdaniem typowym wynikiem, jakiego ja oczekuję od smartfona. Jest ładowanie indukcyjne, natomiast ładowanie przewodowe, no cóż, mogłoby być szybsze. Dobra, jest trochę szybciej niż u Samsunga, ale nadal 37 W to we flagowcu troszeczkę taki, no lekki obciach. Pełne naładowanie zajmuje nieco ponad godzinę. Nieźle, ale znów, podobnie jak przy wydajności, oczekiwałem czegoś więcej. I gdyby nie to powolne ładowanie, to akumulator oceniłbym również bardzo pozytywnie, no bo 2 dni pracy przy smartfonie wysokiej klasy to jest akurat według mnie dobry wynik. Ale ładowanie to proszę poprawić w kolejnej generacji, ok Google? Jeżeli chodzi o system, no to cóż tu się rozwodzić? Telefon od twórców systemu operacyjnego to musi działać dobrze i działa po prostu świetnie. Piksele są super płynne i koniec. Jeżeli chodzi o interfejs, cóż, dostajemy w zasadzie surową postać Androida, wzbogaconą oczywiście o tego mądrzejszego asystenta, czyli Gemini, który w Polsce tak naprawdę jeszcze nie rozwinął skrzydeł. Ratunkiem może być przestawienie się na język angielski, no ale to nie jest opcja dla każdego. Jeżeli chodzi o funkcje AI, również mamy je w okrojonym zestawie. Tak naprawdę w aparacie mamy gumkę, mamy ulepszanie zoomowania, ale to nadal nie jest wszystko, co Google ma do zaoferowania w tej materii. Miejmy nadzieję, że w przyszłości to się zmieni, ale jesteśmy tu i teraz, a tu i teraz po prostu mamy czysty, fajny, surowy interfejsik, nawet bez zbyt wielu opcji personalizacyjnych, więc w zasadzie przyjmujcie, że macie czystego Androida, ale macie coś jeszcze. Wsparcie twórców tego systemu operacyjnego i to wsparcie na kolejnych 7 lat. Czy ktokolwiek używa teraz smartfona 7 lat? Nie sądzę, ale nawet gdyby się ktoś uparł, to będzie miał wsparcie do samego końca smartfona albo użytkownika. Zatem gdyby ktoś pytał mnie o system, to mi się podoba, ale czekamy na więcej, czekamy na to całe AI w pełnej postaci. No może się kiedyś doczekamy. Nie musimy za to czekać na dobre zdjęcia i filmy. Piksele zawsze słynęły z wysokiej jakości fotek i filmów. I nie inaczej jest w tym roku. Co w tym roku mamy w zestawie w największym modelu Pixela? 42-megowy aparat do selfie z przysłoną 2.2 i ogniskiem 17 mm, 50-megowy aparat główny ze świetną przysłoną 1.68 i optyczną stabilizacją obrazu. Mamy też aparat z teleobiektywem z matrycą 48 megapikseli i przysłoną 2.8. Mamy również aparat szerokokątny, znowu 48 megapikseli ze świetną jak na 123-stopniowe pole widzenia przysłoną 1.7. To nie może działać źle. I nie działa źle. Działa znakomicie. Zdjęcia są po prostu super i tyle. Zdjęcia dzienne są doskonałe, o szerokiej dynamice, świetnej kolorystyce, nasyceniu i co najważniejsze, nie widać różnicy pomiędzy poszczególnymi obiektywami, co bardzo rzadko się zdarza. Bez względu na to, którego obiektywu użyjemy, zdjęcia będą miały zbliżone odwzorowanie barw i zbliżony poziom odwzorowania szczegółów, nieco gorszy w teleobiektywie, ale tu z pomocą przyjdzie nam AI i poprawianie zoomowania, które mamy w galerii zdjęć w opcji edycji. Jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, również jest doskonale. Aparat nie zmienia nocy w dzień na siłę. Widać, że zdjęcia są wykonane w nocy z zachowaniem klimatu, ale jednocześnie z naturalnym odwzorowaniem kolorów, bez zbędnych przebarwień. I co ważne, znowu mamy rzadki przypadek, kiedy w zasadzie wszystkie obiektywy fotografują porównywalnie. Troszeczkę ustępuje teleobiektyw z racji słabszej przysłony, no ale niestety to wynika po prostu ze specyfiki owego obiektywu. Zawsze tak będzie w każdym aparacie. Niemniej tu jest naprawdę bardzo dobrze. Zdjęcia są dobrze doświetlone. Można by powiedzieć, że nawet troszeczkę nieco zbyt mocno rozjaśnione, ale tak jak powiedziałem, nieprzebarwione i zachowujące klimat nocy.
Bardzo dobrze spisuje się również tryb portretowy. Bardzo fajnie oddziela pierwszoplanowy obraz od tła, ale uwaga, tu czasem podobny efekt udaje nam się uzyskać bez przełączania się w tryb portretowy. Już od razu głównym obiektywem też fajnie wychodzi czasem rozmycie tła. Oczywiście wszystko zależy od specyfiki kadru. Aparatem szerokokątnym tego modelu można również wykonywać zdjęcia makro. Są niezłe, tylko czasem trzeba się trochę napracować, by autofokus odpowiednio chwycił fotografowany przez nas obiekt. Nie zawsze chwyta od pierwszego razu. Selfiaki również wychodzą świetnie. Czy to za dnia, czy w nocy, ze zdjęć robionych przed nim aparatem również będziemy zadowoleni. Podobnie jak z wyników filmowania. Wszystkie cztery aparaty filmują naprawdę przyzwoicie. Każdym z obiektywów możemy filmować w 4K w 60 klatkach na sekundę. I co ważne, pomiędzy tylnymi aparatami możemy się swobodnie przełączać bez przerywania nagrywania. Niestety zabrakło trybu vlogowego, czyli jednoczesnego zapisu przodem i tyłem. Na aparat przedni również nie możemy się przełączać w trakcie nagrywania. Trochę szkoda. Vlogerzy będą może niezadowoleni, natomiast wszyscy będą zadowoleni z jakości tych filmów. Są po prostu znakomite. Czy to w nocy, czy to w dzień. Ostrość obrazu jest doskonała, płynność również jest doskonała. W głównym aparacie stabilizacja robi robotę. Absolutnie nie mogę się do niczego przyczepić, jeżeli chodzi o możliwości filmowe. I gdybyście szukali dobrze filmującego smartfona, to Pixel 9 Pro XL jest na pewno jednym z nich. Teraz może jeszcze słów kilka o tym, co może towarzyszyć naszemu Pixelowi. Google oferuje bardzo dobrze wyglądające pokrowce, aczkolwiek niekoniecznie trwałe. Z mojego, jak widzicie, odpadł już logotyp, a na dole widać już wytarcia wokół gniazda USB, bo po prostu nie zawsze udaje się wtyczką trafić po ciemku od razu. No i pokrowiec tam się wyciera. Trochę szkoda, mogłoby być lepiej. Natomiast jest i tak lepiej niż przeciętnie, bo pokrowiec nigdy nie pożółknie, gdyż jest barwiony w swojej masie. Mamy też do dyspozycji Pixel Watche. Nowa generacja, dostępna w dwóch rozmiarach. Jak widzicie, ja sportowcem nie jestem, zatem nie opowiem Wam, jak ten telefon rejestruje bieganie, pływanie i tak dalej. Natomiast w roli przekazywacza powiadomień, czy urządzenia do płacenia, czy też po prostu zegarka mierzącego puls i tak dalej, spisuje się znakomicie. Fajnie wygląda, ma doskonały, jak na smartwatcha, wyświetlacz, bardzo jasny i dobrze czytelny nawet w pełnym słońcu. Jest nieduży, jest lekki, niestety mógłby pracować dłużej. Pracuje w praktyce maksymalnie 2 dni, ale to na dość. Przeciętnie liczy, że 1,5 dnia bateria wytrzyma, a potem niestety musicie zegarek na jakieś 2 godzinki odłożyć, żeby się na nowo naładował. Czy go polecam? No cóż, jeżeli ten wygląd do Was przemawia, to jak najbardziej parze z Pixelem, jest to bardzo fajny gadżecik. Wraz z Pixelem Google proponuje również Pixel Budsy, czyli własne wydanie słuchawek bezprzewodowych. Jak one grają? Bardzo, moi drodzy, fajnie. To, co mi się w nich podoba, to znakomity bas. Dobra dynamika, a jednocześnie fajny, czysty dźwięk przy dosyć skutecznym działaniu ANC, czyli aktywnej redukcji szumów. Wszystko w punkt, słuchaweczki całkiem sympatyczne, również możecie je wpisać na listę zakupów wraz z Pixelem. Wtedy macie wszystko do kompletu, a warto jeszcze zwrócić uwagę na dosyć fajną spójność designerską. Ale wracając do Pixela 9 Pro XL, czy warto go kupić? Ceny zaczynają się od 5400 zł. Za wersję 128, czyli tą najbiedniejszą. Za te pieniądze otrzymamy smartfon zbudowany na miarę klasy premium, z unikalnym, oryginalnym stylem, ze świetnym wyświetlaczem, czyściutkim interfejsem, bardzo płynną pracą, niezłym akumulatorem, chociaż ładującym się zdecydowanie zbyt długo, ze świetnymi aparatami fotograficznymi i z trochę kontrowersyjną wydajnością, bo z jednej strony ona jest całkiem dobra, ale z drugiej telefon troszeczkę się nagrzewa i troszeczkę trotluje, a i same pomiary wydajności nie pozwalają ulokować go w stawce najwyżej notowanych flagowców. On jest troszeczkę poniżej. Ale czy to źle? Nie. Moim zdaniem to jest taki iPhone w świecie Androida. Telefon, który w żadnym z aspektów jakoś straszliwie nie łapie nas za gardło, ale robi fajne zdjęcia i nie irytuje nas swoją obecnością. Wręcz przeciwnie, im dłużej go używamy, tym bardziej go lubimy, ale im bardziej go lubimy, tym bardziej on nam znika z pola widzenia. On po prostu jest z nami. Jest naszym asystentem, ale nie ekscytujemy się jego obecnością. On po prostu nam towarzyszy i tyle. I może właśnie o to chodzi w smartfonach, czego dowodzi popularność iPhone'ów. Ona się też nie wzięła z nikąd. A jeżeli chcecie mieć koniecznie Androida, no to to jest taki iPhone na Androidzie i w tej roli Pixela jak najbardziej polecam. Polecam Pixela również wszystkim, którzy chcieliby się wyróżnić w tłumie, nie mieć smartfona takiego jak wszyscy, tylko być tymi nadzwyczajnymi posiadaczami smartfona. Zatem chyba największą zaletą Pixela jest to, że on wcale nie ma największych zalet.
On ma po prostu mnóstwo niewielkich zalet, które przydadzą nam się na co dzień. I tym optymistycznym akcentem żegnam się już z Wami, zapraszając na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć!